Huragany dewastują Stany Zjednoczone i mocno zaburzają odczyty różnych danych gospodarczych. Uważajcie na te błędne interpretacje w mediach, bo potem można się srogo zdziwić. S&P 500 przebił barierę 50 bilionów dolarów kapitalizacji. No powiedzieć, że amerykański rynek jest imponujący, to jak nic nie powiedzieć. Wielkie firmy technologiczne wracają do zatrudniania. Znowu rośnie liczba rekrutacji na stanowiska technologiczne. HBO w swoim najnowszym dokumencie twierdzi, że odkryło tożsamość twórcy Bitcoina, Satoshiego Nakamoto. Wielkie wydarzenie Tesli, We Robot, za nami. Zobaczyliśmy autonomiczne taksówki, autonomiczne autobusy, czy roboty Optimus robiące gościom drinki. Czy tak ma wyglądać nasza przyszłość? SpaceX, gigant branży kosmicznej, jest oskarżany o wywoływanie nacisków na swoją konkurencję. Hindenburg Research bierze na celownik firmę Roblox i tym razem to jej zarzuca oszustwa. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach i cotygodniowy program FinWeek, gdzie przedstawiam Wam najważniejsze informacje ze świata gospodarek, giełd i światowych rynków finansowych. Prowadzę też portal dnarynków.pl, gdzie znajdziesz codziennie informacje o gospodarce, finansach i właśnie inwestowaniu. Możesz w nim również dołączyć do wersji premium, gdzie już ponad 960 inwestorów dostaje ode mnie i całego mojego zespołu codziennie różne analizy i przemyślenia właśnie o gospodarce i o rynkach finansowych oraz obserwują, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości prawie 3 milionów złotych, więc są dużo pieniądze, jest dużo emocji i jest też bardzo, bardzo dużo nauki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie premium dnarynków.pl, link oczywiście jest też w opisie tego nagrania. A dodam jeszcze tylko, że partnerem tego materiału jest Freedom24, broker będący częścią grupy Freedom Holding notowanej na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, dzięki któremu można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Ale więcej o tej promocji opowiem już w trakcie samego odcinka. Przez Stany Zjednoczone regularnie przetaczają się niszczące huragany. W lipcu w USA mierzyli się z huraganem Beryl, należącym do piątej, czyli najwyższej kategorii, jeśli chodzi o siłę huraganu. Ten dotknął Teksas i Luizjanę. Południowe Stany z kolei we wrześniu zaatakował również huragan Helena, a najnowszy huragan Milton uderzył z kolei we Florydę i spowodował powodzie w wielu innych regionach, a także pozbawił prądu miliony osób. Wszystkie te tragiczne wydarzenia mają oczywiście ogromny wpływ na życie lokalnej ludności, która musi mierzyć się z konsekwencjami, ale mają też znaczenie dla odczytów płynących z amerykańskiej gospodarki i nie są bez znaczenia dla rynków finansowych, które to na bazie tych odczytów potrafią podejmować jakieś krótkoterminowe decyzje. Przede wszystkim takie katastrofy mają bardzo duży wpływ na wszelkie dane z rynku pracy, co obserwowaliśmy również w minionym tygodniu, gdy pokazały się najnowsze dane z wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Te okazały się istotnie wyższe niż prognozowano. Kiedy rynkowe niedźwiedzie zaczęły krzyczeć, że dramatycznie rośnie liczba zasiłków, a to już przecież coś znaczy, no to powinniśmy pamiętać o tym, że poza samą daną znaczenie ma również geneza tej danej. Owszem, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych istotnie urosła, ale nie dlatego, że w całej amerykańskiej gospodarce zaczęło dziać się coś złego, a dlatego, że zawsze rośnie przy okazji występowania huraganów, gdy to biznesy lokalne są tymczasowo zamykane. To oczywiście wielkie tragedie, ale jedynie lokalne problemy. No i te lokalne problemy zaburzają potem dane, z których potem wielu analityków potrafi wyciągać kompletnie błędne wnioski. Dla przykładu, na bazie ostatnich danych o zasiłkach, te przekroczyły oczekiwania w zasadzie głównie przez ostry wystrzał wniosków w takich stanach jak Floryda, Georgia i Karolina Północna. Wszystkie leżały dokładnie na ścieżce ostatniego huraganu. Swoją drogą, w ramach ciekawostki, dodam, że jest wiele firm, które na takiej huraganowej katastrofie potrafią zarabiać masę gotówki. I nie mam tutaj na myśli tych, co odbudowują zniszczone domy, bo są też mniej oczywiści zwycięzcy takiej sytuacji. Przykładem może być na przykład firma Copart. Firma będąca w zasadzie złomiarzem, takim wielkim, ogólnoamerykańskim złomiarzem. Po huraganie znacznie wzrasta liczba samochodów zniszczonych przez powodzie, wiatry czy jakieś inne skutki tej klęski żywiołowej.
żywiołowej, no i te pojazdy trafiają właśnie na aukcje do kopartu, co powoduje gwałtowny wzrost obrotu. Podczas huraganów, takich jak Helena czy Milton, liczba pojazdów uszkodzonych, które trafiają na aukcje, może być liczona w tysiącach. Ubezpieczyciele i właściciele oddają pojazdy, które są ekonomicznie nieopłacalne do naprawy, a to daje kopartowi możliwość sprzedaży ich na aukcjach dla różnych warsztatów, dealerów czy prywatnych kupców, na przykład na części. Ten zachwyt, jeśli można tak powiedzieć. Można, jak najbardziej. Nad huraganem dobrze widać na kursie kopartu właśnie za ostatni miesiąc. Nowy tydzień to i nowe rekordy portfela publicznego Freedom 24. W ciągu lekko ponad 10 miesięcy zaliczyliśmy już prawie 33% zwrotu i każdy z Was mógł to powtórzyć. Portfel pobił więc wszystkie najważniejsze indeksy świata o kilka solidnych punktów procentowych, a to już naprawdę duży sukces. Publiczny portfel Freedom 24 to jeden z dwóch publicznie prowadzonych dla Was portfeli. Portfel kwartalny, którego najnowsza aktualizacja pojawiła się na kanale w sobotę 12 października, o tutaj, jest oparty głównie o fundusze ETF i w 4 lata wygenerował z kolei prawie 108% stopy zwrotu. Portfel Freedom 24 to z kolei portfel, który ma pokazać, że da się skutecznie inwestować i zarabiać na inwestowaniu w indywidualne spółki zagraniczne. Do tego portfela Freedom 24 każdego miesiąca wpłacam nowe 600 euro, uzbierało się tam na razie 6600 euro kapitału, a stopa zwrotu wynosi prawie 33% w 2024 roku. Dodatkowe 3 portfele zamknięte dostępne są wyłącznie dla czytelników na dnrynków.pl. Ich łączna wartość to prawie 3 miliony złotych. Jeśli chcesz je śledzić, to już zapraszam do wersji Premium DNA. A w ostatnim odcinku nie realizowałem w tym portfelu publicznym Freedom 24 żadnych zmian. Ale obecnie postanowiłem jednak zrobić taką małą roszadę. Sprzedałem akcje firmy Zalando, które wygenerowały dla mnie już satysfakcjonującą mnie prawie 30% stopę zwrotu, co uwolniło w portfelu prawie 640 euro. Z taką gotówką, no, coś wypadałoby zrobić, więc nie czekałem i zrobiłem. Za połowę dokupiłem akcję Marathon Digital Holdings, czyli spółki zajmującej się kopaniem kryptowalut, bo niezmiennie uważam, że czeka nas jeszcze nowa odsłona bitcoinowej hossy i że czeka nas ona stosunkowo niedługo. A za drugą połowę dokupiłem jeszcze więcej akcji Amazona. Niezmiennie uważam, że Amazon to dziś najlepszy big tech do zainwestowania, tak samo jak uważam, że Apple to najgorszy big tech do zainwestowania, o czym nagrywałem odcinek o dokładnie w tym miejscu. Cała reszta pozostaje w portfelu bez zmian i sądzę, że jeśli chociaż połowa z obecnych tam hipotez wypali, no to jesteśmy na dobrej drodze do 40% stopy zwrotu w 2024 roku. Jeśli Wy sami chcielibyście odzwierciedlić w całości taki portfel, no to wystarczy założyć konto we Freedom 24 za pomocą linka, który jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu, a potem trzeba dokonać wpłaty, a następnie podać specjalny kod i można zgarnąć od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. No akcje za darmo to, jak wiemy, jedna z najlepszych inwestycji. Ciężko na niej stracić. Wszystkie szczegóły tej promocji znajdziesz również w opisie nagrania. Indeks S&P 500 właśnie pokonał spektakularną barierę 50 bilionów dolarów kapitalizacji, co oznacza, że jego wartość wzrosła aż 50-krotnie od 1982 roku. Co więcej, indeks nie zwalnia tempa. Tylko w tym roku zyskał już 22%, a w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło niemal 100%. Te liczby robią ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli spojrzymy wstecz. Na koniec 2023 wartość S&P wynosiła 40 bilionów, a w 2019 to zaledwie 27 bilionów. Jeszcze bardziej imponująco wygląda to w kontekście kryzysu finansowego z 2008 roku, kiedy indeks był wyceniany na jedyne 8 bilionów dolarów. Pamiętajmy, że w latach 70. rynek borykał się z kryzysem stagflacyjnym, a inwestorzy uciekali w takie bezpieczne aktywa jak złoto czy ropa. No i w 1982 roku, gdy zaczynała się taka pełnoprawna, długofalowa hossa, to S&P 500 był wart skromny 1 bilion dolarów. W tamtych czasach dominowały spółki energetyczne, a technologiczny gigant jak IBM z kapitalizacją rynkową wynoszącą wtedy 40 miliardów był liderem całej branży IT. No dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wartość indeksu od 1982 wzrosła 50-krotnie, a podium przejęły firmy technologiczne, a nie energetyczne, takie jak Apple, Microsoft, Nvidia czy właśnie wspomniany już Amazon. To
Całkowita zmiana paradygmatu. Dzisiejsze giganty technologiczne nie tylko zdominowały rynek, ale także zmieniły zasady całej gry. Mają znacznie lepsze fundamenty biznesowe niż dawni liderzy, a firmy takie jak właśnie Microsoft czy Apple osiągają wyższe marże, generują większe zwroty na kapitale i są bardziej skalowalne niż tradycyjne firmy tej starej ekonomii, gdzie przewodziła energetyka. S&P 500 bezsprzecznie przewodzi, zostawiając inne indeksy daleko w tyle. S&P Mid Cap 400 ma wartość 3 biliony dolarów, a S&P Small Cap zaledwie 1,4 biliona dolarów, no więc naprawdę daleko im do lidera. I ten spektakularny wzrost jest dowodem na to, jak świat finansów został napędzony dzięki właśnie rozwojowi technologii, no i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Po kilkunastu miesiącach zwolnień, zamrożenia rekrutacji i ogólnej stagnacji na rynku pracy w technologicznych spółkach, giganci tacy jak Amazon, Microsoft, Google i inni zaczynają intensywnie poszukiwać nowych pracowników. Patrząc na najnowsze dane, Amazon aktualnie ma otwartych prawie 20 tysięcy ofert pracy, ale inne firmy również nie pozostają w tyle. Apple, Google czy Microsoft także mocno zwiększają zatrudnienie, otwierając tysiące nowych stanowisk w różnych obszarach, od inżynierii po zarządzanie. To, co szczególnie zwraca uwagę, to fakt, że wiele z tych firm, mimo ogromnych zwolnień w ciągu ostatnich 2 lat, teraz odbudowuje zespoły z nową siłą. Amazon, który zwolnił prawie 29 tysięcy osób w ciągu ostatnich 2 lat, teraz na nowo odbudowuje swoją kadrę. Podobnie jak Microsoft, który po 15 falach zwolnień planuje znów intensywne rekrutacje. Co więcej, takie firmy jak Nvidia, które w czasie kryzysu nie musiały redukować etatów, teraz i tak zwiększają liczbę ofert pracy bardzo dynamicznie. No a to tylko potwierdza, że popyt na talenty technologiczne rośnie o wiele szybciej niż oczekiwano. Nvidia akurat mierzyła się swoją drogą ostatnio z dość nietypowym problemem, w którym pracownicy masowo odchodzili ze spółki, ponieważ po wzroście kursu akcji zostawali dzięki otrzymanym wcześniej akcjom w ramach programów pracowniczych milionerami. Patrząc jednak globalnie, branża technologiczna wydaje się, że wchodzi w nową fazę wzrostu, a prognozy dla najbliższych lat są naprawdę optymistyczne. Polska również powinna spodziewać się odbicia w całej branży IT, ale pewnie z lekkim, jak to zawsze bywa, kilkukwartalnym opóźnieniem. Być może więc polscy specjaliści od informatyki zaobserwują wzrost liczby ofert pracy, lepsze warunki zatrudnienia i wyższe pensje, no zwłaszcza, że firmy globalne coraz chętniej inwestują w rozwój talentów, także właśnie w Polsce. Twórcy nowego filmu dokumentalnego HBO pod tytułem Money Electric – The Bitcoin Mystery twierdzą, że rozwiązali największą tajemnicę kryptowalut, czyli odkryli prawdziwą tożsamość twórcy Bitcoina. Uważają, że jest nim kanadyjski web developer. No oczywiście ten sam kanadyjski web developer wszystkiemu zaprzecza. Pytanie o to, kto jest prawdziwym i dotychczas jeszcze dalej tak naprawdę nieujawnionym twórcą najpopularniejszej kryptowaluty, nurtuje miliony osób na całym świecie już od dawna i faktycznie nieraz próbowano odnaleźć człowieka, który kryje się za tajemniczym pseudonimem Satoshi Nakamoto. To twórca, rzekomy twórca najpopularniejszej kryptowaluty świata, czyli Bitcoina, i od lat pozostaje on anonimowy. Autorzy wspomnianego filmu twierdzą, że w rzeczywistości ma to być Peter Todd. Reżyser całego filmu Cullen Hoback jest przekonany, że rozwikłał tą wielką tajemnicę i doszedł do tego wniosku, między innymi łącząc jakieś stare i nowe poszlaki, a także skonfrontował informacje Petera Todda i założyciela Blockstream Adama Backa. Blockstream to taka kanadyjska firma zajmująca się właśnie technologią blockchain, na której to oparty jest Bitcoin. Peter Todd, podejrzany, któremu przypisuje się tutaj wiele innowacji w pierwszej i największej kryptowalucie świata, nigdy wcześniej nie był bezpośrednio wymieniany jako kandydat na wspomnianego Satoshiego Nakamoto. No i sam Todd również temu zaprzecza, że miałby być twórcą tej kryptowaluty i tłumaczy, że w okresie jej powstawania to on był zbyt zajęty szkołą i pracą, żeby mieć czas bezpośrednio na taki projekt jak Bitcoin. To nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś ogłasza światu, że odkrył tożsamość Nakamoto. W 2014 roku Newsweek wytypował z kolei Doriana Nakamoto, Japończyka mieszkającego w Kalifornii, jako owego Satoshiego Nakamoto. On sam jednak też temu zaprzeczył, a teoria została później po fakcie w dużym stopniu obalona. Satoshi Nakamoto prawdopodobnie chce i będzie chciał pozostać anonimowy z wielu powodów. Chociażby dlatego, że anonimowość zapewnia mu ochronę przed potencjalnym ryzykiem prawa.
prawnym lub ryzykiem politycznym związanym z właśnie stworzeniem tej bądź co bądź już teraz rewolucyjnej technologii, która zdecydowanie wpłynęła na wszystkie globalne systemy finansowe. Dodatkowo brak tożsamości Nakamoto może chronić go również przed próbami kontroli lub manipulacji przez rządy i instytucje finansowe. No i na pewno zapewnia trochę ochrony przed zainteresowaniem się jego majątkiem, który byłby dziś w bitcoinach wyceniany na około 70 miliardów dolarów. 10 października Tesla zorganizowała długo wyczekiwaną konferencję We Robot, gdzie Elon Musk zaprezentował nowy projekt Cybercab, czyli w pełni autonomiczny pojazd zaprojektowany specjalnie jako robotaksówka. Mimo wielkich zapowiedzi, imponujących aut, robotów Optimus robiących drinki i rozmawiających z gośćmi, no to inwestorzy niestety nie podzielili entuzjazmu Muska. Po wydarzeniu akcje Tesli spadły w piątek o ponad 8%, podczas gdy, co ciekawe, notowania Ubera i Lyfta wystrzeliły o ponad 10%. Wzrosty te zapewne były efektem pewnej ulgi wśród inwestorów, którzy obawiali się, że Tesla może rozpocznie projekt tworzenia własnej alternatywy dla takich platform jak Uber czy Lyft przez dedykowaną aplikację tylko pod jazdę autonomiczną. No tak się jednak nie stało. A jeśli chodzi o sam nowo ogłoszony Cybercab, którego produkcja ma rozpocząć się hurtowo w 2026 lub 2027 roku, to jest on pozbawiony kierownicy, pozbawiony pedałów, a ładowanie odbywa się bezprzewodowo. Musk obiecuje, że autonomiczne taksówki będą 10 do nawet 20 razy bezpieczniejsze od pojazdów prowadzonych przez ludzi i zdecydowanie tańsze. Koszt przejazdu ma wynosić zaledwie 20 centów za przejechaną milę, podczas gdy obecnie przejazd miejskim autobusem kosztuje około dolara za milę. No mimo tych obietnic, analitycy i inwestorzy byli jednak rozczarowani trochę brakiem konkretów, zarówno w kwestiach technologicznych, jak i w kwestiach finansowych. Tesla nie przedstawiła szczegółów dotyczących technologii, nie przedstawiła harmonogramu wdrażania pojazdów na rynek. Brakowało też informacji o tym, jak Tesla zamierza uzyskać zgody regulacyjne dla Cybercaba, a no to w zasadzie jest kluczowe dla przyszłości i powodzenia całego projektu. Zamiast jasnych odpowiedzi na te pytania, inwestorzy otrzymali hollywoodzką prezentację na terenie Warner Bros. Pełną efektów, atrakcji, ale zdecydowanie za mało merytoryczną. Musk, chociaż słynie z realizacji pozornie niemożliwych projektów i podejścia fake it till you make it, no tym razem może mieć problem z przekonaniem rynku, zwłaszcza że konkurencja w postaci Waymo na przykład zdobywa coraz większe doświadczenie w autonomicznych technologiach i będzie rywalizowała z Teslą. Kluczem do całej wyceny Tesli jednak jest według mnie trochę taka ocena story i planowanych wielkich projektów, nad którymi pracuje sama spółka. Biznesu Tesli nie da się wycenić na podstawie metryk stricte motoryzacyjnych. Dla mnie więc ten event był kontynuacją bardzo obiecującego i ekscytującego story inwestycyjnego w samej Tesli, no i uważam, że fundamentalnie nic złego w spółce się nie zmieniło. A to sprawia, że ja ze swojej pozycji w Tesli nie zamierzam na razie rezygnować. Skoro już przy Elonie Musku jesteśmy, to okazało się również, że jego inna firma, SpaceX, wykorzystuje synergię pomiędzy różnymi obszarami swojej działalności do wywierania nacisku na konkurencję. O co dokładnie chodzi? SpaceX jest światowym liderem w wynoszeniu rakiet na orbitę oraz wynoszeniu na orbitę satelit wielu firm telekomunikacyjnych. Jednocześnie SpaceX jest właścicielem spółki zależnej Starlink Services, który produkuje telekomunikacyjny system satelitarny odpowiedzialny za dostarczanie łączności internetowej na całym świecie. Różne firmy telekomunikacyjne mają prawa do różnych pasm radiowych, za pomocą których dostarczają swoje usługi, a dzięki swojej pozycji na rynku wynoszenia rakiet, SpaceX wywiera silne wpływy na operatorów satelitarnych, żeby zgadzali się współdzielić pasma bezprzewodowe ze Starlinkiem, no bo inaczej oni im tych satelit nie wyniosą na orbitę. Według osób zaznajomionych ze sprawą, firma kierowana tutaj przez Muska zwróciła się do takich firm jak Kepler Communications i OneWeb z prośbą o udostępnienie praw do widma radiowego, zanim zgodziła się na umieszczenie ich sprzętu na orbicie. Uzyskanie porozumień o współdzieleniu pasma jest dla Starlink kluczowe, no bo umożliwia zapewnienie szybkiego łącza ponad 4 milionom nowych użytkowników w ramach rozszerzania swojej oferty na kolejnych rynkach. Ta sytuacja pokazuje, jak trzymanie dwóch biznesów pod jednym dachem pozwala im się wzajemnie napędzać i czerpać stosunkowo nieoczywiste na pierwszy rzut oka korzyści, no ale działa też w drugą stronę. Dzięki temu, że Starlink wymaga wyniesienia na orbitę,
to wyrzutnie rakiet SpaceX mają więcej pracy i stają się bardziej rentowne jako cały projekt. Jednak operatorzy satelitarni już zareagowali na takie zagranie SpaceX i zwrócili się do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, żeby omówić tą sprawę, czy przypadkiem SpaceX nie nadużywa swojej pozycji rynkowej. A niedawno na kanale omawiałem też dla Was, że Departament Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych sypie pozwami antymonopolowymi jak z rękawa. Najpierw były pozwy wobec Google, potem był kolejny pozew wobec Visa, czy kolejny będzie pozew wobec SpaceX? No, przekonamy się na pewno już niedługo. Firma analityczna Hindenburg Research zasłynęła w tym roku w Polsce przez atak na firmę LPP, właściciela marek takich jak Reserved czy Sinsay, zarzucając polskiej spółce odzieżowej współpracę z Rosją wbrew swoim deklaracjom. Tym razem Hindenburg wziął sobie za cel amerykańskiego producenta gier wideo Roblox Corporation. Firma cały swój sukces zawdzięcza właśnie grze Roblox, która cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych odbiorców i stanowi jednocześnie platformę do tworzenia własnych gier wewnątrz gry, własnych map wewnątrz gry i tak dalej, i tak dalej. Hindenburg zarzuca Robloxowi zawyżanie kluczowych wskaźników i narażanie bezpieczeństwa nieletnich. Roblox miałby dopuścić się zawyżania wskaźnika dziennej liczby aktywnych użytkowników o co najmniej 25%. I co prawda zarząd Robloxa przyznawał w przeszłości, że aktywność botów w systemie podbijała liczbę użytkowników, no ale teraz Hindenburg podkreśla, że nigdy nie przeszkodziło to w raportowaniu finalnie sztucznie zawyżonych danych. Raport Hindenburga zawiera także informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa względem dzieci właśnie na platformie Roblox. Analitycy opisali, jak funkcje mediów społecznościowych Robloxa pozwalają pedofilom docierać do setek nieletnich osób. Podano tutaj przykład pewnego mężczyzny, który został aresztowany w 2018 roku z nagraniami wideo o łącznej długości ponad 170 godzin, na których nagabywał właśnie ponad 150 dzieci za pośrednictwem platformy Roblox. Natomiast w 2024 roku organizacja National Center on Sexual Exploitation określiła platformę Roblox jako narzędzie dla drapieżników seksualnych i zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Roblox zadebiutował na nowojorskiej giełdzie w marcu 2021 roku i załapał się jeszcze na końcówkę tamtejszej hossy, kiedy wszelkie spółki oferujące jakąkolwiek w zasadzie rozrywkę online zyskiwały na fali pandemicznych obostrzeń. Potem przyszła Bessa i Roblox stracił około 85% wartości akcji, a od ponad 2 lat trwa w konsolidacji i wyjść z niej na pewno nie pomoże mu raport Hindenburga. W dniu jego publikacji Roblox stracił nawet do 10%, ale ostatecznie inwestorzy wyciągnęli kurs na minus 2%, no co świadczy raczej o tym, że za bardzo to się akurat tym raportem nie przejęli. To wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom24, a jeśli uważasz go za wartościowy, no to pomóż znaleźć go innym. Kliknij łapkę w górę, zostaw suba, jest nas już prawie 50 tysięcy subskrybujących i cieszę się bardzo, że taka społeczność najbardziej świadomych inwestorów w Polsce staje się coraz większa każdego dnia. Pamiętaj też, że na innych naszych social mediach często pojawiają się treści, których nawet nie znajdziesz na YouTubie, więc również warto je śledzić. I linki do wszystkiego oczywiście są w opisie. No i tutaj teraz wyskoczyły profile. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.